obrady były burzliwe, tylko Pańsku Bogu. Dobry wieczór Państwu. Obiecałem, że nie będę zdradzał tajemnicy obrad, tylko werdykt. Jury upoważniło mnie do przeczytania protokołu z posiedzenia jury 39. ogólnopolskich spotkań zawodowych. Śpiewajmy poezję, które odbyły się w dniach 6 i 7 oczywiście lipca w Olsztynie i Szczytnie. Jury w składzie, raz jeszcze przypomnę, Elżbieta Adamiak, Piotr Bukartyk, Janusz Grzywacz, Jan Poprawa, to ja właśnie, Jerzy Satanowski i Jan Wołek. Po wysłaniu 17 wykonawców uczestniczących w konkursie o nagrodę główną imienia Agnieszki Osieckiej dla najwybitniejszej indywidualności 39. ogólnopolskich spotkań zawodowych Śpiewajmy poezję, postanowiło, wcześniej oczywiście dyskutując, czego zapomnieliśmy ująć w protokole, nagrodę główną imienia Agnieszki Osieckiej dla najwybitniejszej indywidualności 39. ogólnopolskich spotkań zamkowych Śpiewajmy poezję, ufundowaną przez prezesa Telewizji Polskiej, jeżeli postanowił podzielić równo między Justynę Kuśmierczyk z Warszawy i Pawła Ruszkowskiego w Kościerzynie. Laureatów bardzo proszę na scenę, a o wręczenie nagrody bardzo proszę dyrektora Ośrodka Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie, pana Jarosława Kowalskiego. Dziękujemy panie dyrektorze. Ale Marku, jeśli mogę pozwolić sobie na uwagę, zachęć Państwa, żeby zostali tutaj, bo jeżeli publiczność, widząc moją postać, nie będzie miała wielkiej... Panie dyrektorze, proszę wrócić na scenę. W ten sposób wysoka i tak do tej pory uroda sceny się podniosła jeszcze. Proszę Państwa, pierwszą nagrodę 39. ogólnopolskich spotkań zawodowych Śpiewajmy poezję ufundowaną przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego jury postanowiło przyznać Małgorzacie Żuleńskiej-Wilkowskiej z Bydgoszczy. Pan dyrektor telewizji nie ma żadnych uprzedzeń, wręcza kwiaty również chłopcy. Bardzo proszę o wręczenie nagrody ufundowanej przez pana marszałka, panią Annę Wasilewską, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Witamy panią marszałkę. Państwo również wrażenia estetyczne. A ja przeczytam, że również drugą nagrodę 39. ogólnopolskich spotkań zamkowych Śpiewajmy poezję przyznało tegoroczne jury. Nagrodę temu fundowaną przez prezydenta Olsztyna jury postanowiło przyznać Joannie Oleś ze Brzydomic. Bardzo proszę pana prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza o wręczenie własnej nagrody. Poinformować, że dwa równorzędne wyróżnienia w postaci zaproszenia do koncertu laureatów, ale od siebie dodam, że również oczywiście tytuły laureatów konkursu otrzymały panie Agata Grześkiewicz z Olsztyna oraz Natalia Nykiel z Piecek. O!
Wyróżnienia wręczy laureatkom dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Krzysztof Stachowski. Tylu panów było i nikt nie całował. Jeszcze, jeśli państwo pozwolą, a zgodnie z decyzją jury, chciałbym dodać do tego protokołu, że jury postanowiło również tradycyjną swoją praktykę kontynuować i nominować do finału najstarszego polskiego studenckiego festiwalu piosenki w Krakowie, obchodzącego w tym 50-lecie. Tym razem nominacje jury dostają Paweł Ruszkowski i Joanna Oleś. Sekund dla fotoreporterów, brawa dla naszych laureatów, podziękowania dla przewodniczącego Jana Poprawy. Bogatsi o doświadczenia artystyczne i trochę kasy wchodzą w sceny.